wschodzie, blasku światła wiecznego i słońce sprawiedliwości. Przyjdź i oświeć siedzących w ciemnościach i mroku śmierci. Dzisiejsza antyfona określa Jezusa Chrystusa mianem Słońca Sprawiedliwości, blasku światła wiecznego i wschodu słońca. Te terminy odnoszą się do światła, a właściwie do początku. Wschód to jest stopniowe rozświetlanie ciemności. A zatem mamy tu grę słów. Ciemność, która symbolizuje nie tylko brak światła, ale przede wszystkim naszą kondycję, kondycję życia człowieka, kondycję życia całych społeczności, narodów. Kondycję, w której znajdowała się ludzkość jeszcze przed przyjściem Chrystusa. Czasem im nam się zdarza, kiedy popełniamy grzechy, grzechy ciężkie, że nasze serca zostają ogarnięte mrokiem. Wtedy odczuwamy potrzebę blasku, potrzebę światła, potrzebę tej energii, która dodaje życia, która nadaje życiu blasku. Tą energią, tym światłem jest Jezus Chrystus. Zatem dziś wołajmy, tak jak woła ta dzisiejsza antyfona. Chryste, wschodzie słońca, blasku światła wiecznego i słońce sprawiedliwości, przyjdź i oświeć nas, siedzących ciągle w mrokach śmierci. Blask światła wiecznego. Ten wschód, Jezus Chrystus, zapowiada dzień, w którym już nie będzie zachodu słońca. Dzień wiecznie trwający. Dzień wieczności.